Dzień dobry, witajcie w ostatnim odcinku w tym roku. No i jest to też ostatni dzień tego roku, tak zwany Sylwester. No chciałem zrobić takie małe podsumowanie tego kończącego się roku 2019. Jeżeli chodzi o moją osobę, no to ten rok był raczej dobry. Nie, w zasadzie to bardzo dobry, jeżeli chodzi o motocyklowe rzeczy, to nawet powiedziałbym, że świetny. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, no to po prostu był dobrym rokiem, nic się złego jakby nie działo. Tak samo jeżeli chodzi o sytuacje motocyklowe, też jakby nic złego się nie działo, a wręcz przeciwnie, same w zasadzie dobre rzeczy. I tutaj mam na myśli zmianę motocykla na nowy, jazdy innymi motocyklami niż tylko mój, a tych jazd zrobiłem około 20. Tych motocykli sobie sprawdziłem właśnie w tym roku 2019, więc no było czym pojeździć, było co porównywać, co podziwiać i tak dalej. Co do samej działalności kanału, no to oczywiście kanał się powolutku rozwija. Was, widzów, przybywa, subskrybentów powolutku też przybywa. Cieszę się z tego powodu oczywiście. No i z tego miejsca chciałem Wam podziękować za to, że przez ten cały rok ze mną byliście, że łapkowaliście, że wiadomo, komentowaliście, bo jest to jakby nie patrzeć jakaś interakcja z Wami, z niektórymi osobami się widziałem na żywo, z niektórymi trochę więcej pogadałem przez internet, niektórym obiecywałem spotkania, ale nie doszły do skutku, no bo no z różnych powodów. W każdym razie mam nadzieję, że w końcu się to uda jakoś nadrobić i że się z tymi osobami, którymi obiecałem i umawiałem już parę razy, że się to uda w końcu dograć i że się spotkamy, faktycznie sobie gdzieś pogadamy. Jeżeli chodzi o rok 2019, no to tych kilometrów zrobiłem no tyle, ile mogłem, tyle, ile chciałem i tak dalej, na ile mnie czas i chęci i warunki puszczały. A było tego moimi motocyklami około 10 tysięcy, bo pierwsze oczywiście jeszcze MT-07, później MT-09, no to około powiedzmy tam, no nie wiem, 9-10 tysięcy. No plus do tego parę set, no może i nawet ponad 1000 kilometrów, no na pewno ponad 1000 z tymi motocyklami wypożyczanymi, więc ogólnie, jeżeli chodzi o mnie, o moje warunki, jest to bardzo dobrze, jest to bardzo dobry wynik, jestem z tego zadowolony. Ja ogólnie się jakby nie patrzę, nie robię żadnej pogoni absolutnie za kilometrami, raczej wolę, nie wiem, nawet zrobić mniej kilometrów, ale fajnych. Załóżmy, że rok 2019 już zamykam, już mam zamknięty, to teraz wiadomo, już się skupiam na przyszłym roku. W przyszłym roku mam zamiar robić mniej więcej to samo, co do tej pory, chodzi mi oczywiście o kanał. No i w życiu w zasadzie też, więc wiele się nic nie zmieni. No podejrzewam, że jakieś, wiadomo, nowe motocykle się pojawią, jeżeli tylko będzie możliwość ich wypożyczania. Także, no, mniej więcej to samo, co było. Postaram się trochę więcej tych sprzętów pokazywać, żeby dawać Wam znać, czy coś jest fajne, czy nie. Tyle, jeżeli chodzi o sam kanał. Cały czas to będzie szło w tym samym kierunku. Na ten 2020 rok, który już lada moment będzie, życzę Wam przede wszystkim szczęścia, żebyście byli szczęśliwi z tego, co Wam się przydarza, z tego, co robicie. Wiadomo, zdrowia, bo to potrzebne. A cała reszta przychodzi raczej za tymi właśnie elementami, czyli za szczęściem, za zdrowiem. Więc tego Wam życzę, tak żeby się Wasze marzenia motocyklowe spełniały. Duże, małe, obojętnie, nieważne, takie, które Was po prostu będą cieszyły. Czy to zrobicie 100 km, czy zrobicie 1000 albo 10 tysięcy, nieważne. Ważne, żeby was to wszystko cieszyło. Tak jak i mnie. Mnie każda rzecz, która dotyczy tego kanału, czy właśnie tego mojego jeżdżenia na motocyklach, mnie cieszy, czy to jest mała rzecz, czy duża, więc tego samego Wam życzę i sobie też oczywiście, czyli dalszej radości z tego, co robię. Także ode mnie to tyle. Życzę Wam powodzenia i pomyślności i szczęśliwości i wszystkiego, co najlepsze. A tymczasem pozdrawiam i do zobaczenia już w tym nowym 2020 roku. Tymczasem do zobaczenia. Pozdrawiam. Hej!